Cześć, siemanko, z tej strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku odbiorę mnóstwo nagród, mnóstwo paczek otworzę na dwóch kontach. Odbiorę też graczy z eventu La Liga, no już końcówka eventu, tam zostało się chyba 30 godzin, czyli event do jutra, do 20. No też takie podsumowanie tego eventu zrobię, też w sklepie się pojawiły wczoraj paczki za diamentowe właśnie maski, to tam otworzymy sobie na dwóch kontach, zobaczymy co wypadnie, no i chyba zaczniemy od ukazania ostatnich subskrybentów. Tutaj wyświetlę wam się lista ostatnich subskrybentów. No już 90 subskrypcji brakuje do 3000. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw subskrypcję, to się dołączysz do tego celu. No kurczę, do końca miesiąca może się uda właśnie te dobić 3000. Jeszcze 10 dni zostało, no to powinno być. No 31 marca mam urodziny, 20 to jeżeli ktoś jest z okolic Białegostoku, Suwałki, to pisać do mnie na priv, to zrobimy jakąś imprezkę u mnie na chacie, to tam podam adres, tam takie różne, wiecie o co chodzi. No to jeżeli jesteś z okolic Białegostoku, nawet i Warmia Mazury, to pisać do mnie na priv, tutaj wyświetlę wam się Instagram mój, ddx_bro. No to się dogadamy jakoś. No oczywiście wiek 18+, najlepiej żeby było, no bo nie chcę mieć problemów, na przykład jak jakiś nieletni przyjdzie. No i tak o, też zostawcie tutaj subskrypcję, to też 3000 coraz bliżej, to byłoby mega sprawa, żeby dobić do końca tego miesiąca. No jeszcze puszczę intro, żeby subskrybować kanał. Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! O kurwa, ale Wiksa. Gocha, trzymaj poślady. Król wchodzi. Dobra. Gocha puszczona i lecimy z częścią odcinka. Też Team of the Week, to jest teraz takie Team of the Week dowalone, że masakra. Jest Leo Messi, 94 overall. No, 700 punkty będę miał, to może nawet otworzę w środę, będzie polowanie na Messiego. No, statystyki ma wyśmienite, jeszcze ten szary skill boost. Po prostu poezja. Statystyki kosmiczne. Co tu więcej mówić, po prostu. No będzie polowanie na dwóch kontach, też będzie, ale dopiero w środę, za tydzień. No dzisiaj jest czwartek, czyli no w środę najbliższą będzie tutaj polowanie. No też może pot ma też odbiorę. Pot będzie za 2 tygodnie. Też będzie pot możliwe. Na drugim koncie na pewno, tutaj to ciekawe jak tutaj będzie, czy tyle punktów uzbieram. Lecimy też po kolei. Event La Liga też trochę podsumujemy już. No tutaj skill boosty oczywiście odbieram. Teraz też 500 odbiorę. Tutaj jeszcze skill głębi, będzie trzeba to ile? Jeszcze 3 razy. No to jeden raz odbiorę jutro z rana. Jeszcze skill boosty. Mecz pierwszy tutaj odebrałem. No pierwszy też do drugiej tam. Do drugiej chyba jednego gracza odebrałem, później zmieniłem plany i w skill boosty leciałem. Tu tak chyba 12 czy 13 raz już skill boosty odbiorę. To sobie teraz odbierzemy. Już to na jedną paczuszkę powinno się nazbierać. Jutro rano otworzę, czy nawet w południu. No zobaczymy tutaj. Skill boosty no ładnie sypią, no na 12 już to Ronaldo na positioning on ma, to wbiłem go na 12. Okay.
heading. No tutaj positioning teraz Ronaldo nie było. No i tak, skill boosty ładnie lecą. Po prostu. No i tyle z tego eventu. Już końcówka jego. Carnival. No tutaj Carnival, już niektórzy na N'Golana odebrali. Nie wiem, ja chyba, może było tak, że raz nie zagrałem, bo mi punktów brakuje. No i skill boost to odbieram. Też 5 dni jeszcze tego eventu, no 4 się zostanie. W sumie już. To jeszcze trochę się pogra. No na N'Golan w zasięgu jest, robię brazylijsko na dwóch kontach. No jeszcze mi brakuje, nie wiem, czy ja raz nie zagrałem, czy niektórzy już paczki otwierali, nie wiem. Mi się zdaje, że chyba za każdym razem grałem. Ani razu nie opuściłem tego eventu. Tutaj maski. Też nie odbiorę jeszcze Paulinho. Gdzie tutaj mam? No jeszcze będzie brakowało 10 masek. Się odbierze. No pewnie do niedzieli już powinien być odebrany. O nie, w sumie nie, pewnie po niedzieli dopiero. No i tak zabraknie pewnie tych właśnie World Tour Point. No zabraknie, 10 zabraknie. Nie, może reklamy kiedyś zapomniałem obejrzeć, bo też może było tak. No nie wiem, już niektórzy, dużo osób odebrało właśnie tego N'Golana. Jego cena jest normalnie śmiechu warta. 3 miliony gracz, kurczę, 95 overall. No rozumiem, że dużo graczy go ma, ale kurde, to jest gracz 95 overall, jakiś kurczę 88. Masakra ta cena. No do góry czy ona skoczy, to też ciężko powiedzieć, bo Gnabry jest na przykład do porównania. Też było, dużo osób go odebrało od właśnie tego Gnabry'ego. To właśnie cena jego też nie skoczyła wysoko. No był ile po 1 600 000 on był, teraz chodzi po 2 300 000. No trochę cena skoczyła, ale i tak dalej marna ta cena. To gra 93 overall. Patryk, tutaj odbierzemy właśnie elitkę. Gwarantowaną. Gwarantowaną może być i master. No meczyki grałem. Tutaj też. Za każdym razem mecze staram się grać. Też tutaj koniczynki wpadną. Piątka. No. Aubameyang w zasięgu. Zobaczymy, czy tutaj będzie Schmidt. No kurde. Kurde, masakra. Masakra w traf. Najgorzej jak mogło być. No tutaj, żebym teraz był double, to by było od 10 do 20, ale dostałem 7, no tak by byłoby ile? 14, no to byłoby bardzo dobrze. Jakby to Boxdel powiedział, masno ni. Masno ni. No 41 tych garnów mam już, no to 8 wymian już będzie. Jeszcze nie wiem jakie skill boost, ale pewnie będę w szare leciał. Na pewno. Tutaj. A jeszcze tutaj złote koniczenki zaraz odbierzemy. Tutaj też zielone też odbierzemy, to tam zrobimy kilka wymian. Ja miałem, czekaj, wczoraj albo przedwczoraj. Kurczę, do 100% musiałem lecieć, żeby odebrać to złoto koniczenkę. No mi na drugim koncie dwa razy już za 8% siadło. No a ja ostatnio do 100% musiałem lecieć, żeby odebrać złoto koniczynkę. No kurde. Lipa Fest. Dej sobie ile już, 9 będę miał, no to może się uda, no teraz już nie będzie można jak drugi raz, bo chyba dwa razy da się zrobić całą tęczę do końca eventu, jeszcze 9 dni, no to swobodnie idzie chyba zrobić. Bo ile event, 14 dni miał, no to w 5 dni całą tęczę zrobiłem, no w sumie jedno paczkę odłożyłem w sklepie, która dała jeden kolor za darmo niby, no to jakoś tak się uda pewnie dwa razy obtoczyć to tęczu cało. No dwie jeszcze wymiany, teraz 40%. No kurczę, 100% nabiłem i dopiero wtedy odebrałem. Czyżby będzie czyżby znów do 100, kurczę, będzie trzeba. No jest teraz 50 na 50.
się nie uda na pewno. Oczywiście, no. Te konto, no, kurczę. W sumie, skład cały, skład 104 overall, 20 milionów na koncie. To kurde, na to samo, no tutaj wątpię, że odbiorę tego Aubameyanga. Na drugim koncie, no kurczę, na drugim koncie 12 będę miał, to zaraz też przeskoczymy na drugie konto. Jest już odcinka, no 11 minut prawie. To też, no odcinki jak zawsze, kurczę, 20 minut to jest minimum u mnie. Jest tu ten, wczoraj dali taki dodatek, 6000 punktów tych. Diamentowe maseczki, to to tutaj sobie wymienimy. Tutaj też, no, doskonałe karty są do trafienia. No w sumie wszystkie z tego Carnival, za te wymiany mask. Tutaj są wszyscy gracze. No Zuma najsłabszy, no też, no, można trafić Edersona na przykład, Fabregasa, tego, Paulinho, Comana, Moratę. No kurczę, dużo jest. Wernera też. I dobra. Jazda chyba z tą paczuszką. Zobaczymy, no dużo osób, no nie wiem, chyba po moich dwóch ligach nikt jeszcze nie trafił Mastera. No może mi się uda, ale na pewno nie uda się, bo tutaj jest konto podboostowane oczywiście, kurde, 104 overall, to tu trzeba dać 84, Zoomy na przykład, kurde. Sanson, no to kurczę, 89. 800 tysięcy pewnie będzie, jak nie mniej. To jest dobry, dobrze nawet, no 2000 punktów jest, no paczkę teraz też dali, paczki oczywiście do tego, żeby marnować gemy. Ja no, teraz nie będę marnował, zbieram na turnieje ligowe, później będę zbierał na totsy, żeby jakiś odcinek tak taki dobry opening nagrać, to też nie będę na razie. No teraz turnieje ligowe te będę grał o ikony. A później będę gemy zbierał, bo też tutaj VIP wpadnie, tu VIP to trochę będzie trzeba ten, trzeba czekać, to za VIP wpadnie 5000 gemów. Tutaj na przykład paczki, no fajne paczki są, no fajne kurczę, tylko gemów, za dużo gemów i za mało ich mam po prostu. No tutaj też gracz, tu od razu z buta chyba można 2000 punktów dostać. Też ich chyba gracza można dostać, nie wiem jak to, na jaki sposób, nie, tam jest jeden item, to albo gracz, albo punkty pewnie wypadają. No tutaj są też paczki takie, ze mniejszą ilość gemów. Też tutaj od 200 do 800, no nie będę otwierał, jak mówiłem, nie. Nie będę otwierał. Czekać na coś lepszego, jakiś event tocy. No, że tocy to i tak będę dopiero w maju, ale się poczeka, się gemów nazbiera. No i dobra, jazda na drugie konto tu zastopuje. Dobra, jest drugie konto, 101 overall, no się tam nic się nie zmieniło. No jazda po 102, no planuję, teraz będę ten, pewnie powtórki konto Eusebio zrobię, to go odbiorę i pewnie kupię od razu dwóch graczy Toty, żeby już zamknąć pomoc i atak, kupię Mbappe i Kante, żeby zamknąć w ogóle pomoc i atak i później się skupić na obronie. No na obronę się będzie trochę trzeba więcej wydać. No, tutaj wpadnie CDM, Modric, naszego przesuna oczywiście z pozycją, tutaj wpadnie Messi, Mbappe, no i Kante i później tutaj jazda z obroną będzie. Ten skład będzie, no, niezły, po prostu niezły. I tak się tym składem nieźle gra, powiem. Bramkarzem, ten mało bramek puszcza, De Gea. Tym napadem też się zajebiście gra po prostu. No i chyba też polecimy tutaj z podsumowaniem od początku, czyli La Liga. Evencik, no tutaj... O kurde, nacisnął na ten, na sklep. Znaczy na końcu nacisnąłem i w sklep od razu. Tutaj odebrałem, to było, czekaj, w niedzielę chyba odbierałem tą Carvajala. No teraz trzeci mecz tam cisnę. Barton, nie wiem czy mi się uda
odebrać, ale pewnie się nie uda. Tutaj pokażę na potwierdzenie, jak tutaj ten Carvajal odebrany. Też nie wiem jaka jego cena, pewnie też kurde 3 miliony. Tutaj trzeci meczyk. No tutaj już jednego gracza nawet odbiorę. Mam 330 punkcików. To odbierzemy sobie Christian Telo. No Barter, no nie wiem czy mi się uda, bo tutaj niby chyba po 50 chyba trzeba punktów, żeby tych te trzy z przodu odebrać te nagrody. Coinsy, XP i skill boosty. Na razie czekam, bo tutaj w niedzielę chyba wbiję, albo w sobotę VIP 10, to wtedy mam tam ponad 400 kart na sprzedanie. To tego taksa, czy jak to się nazywa, 5% mi odeje, no zniknie i będę normalnie graczy za normalną cenę sprzedawał. No po nie uda mi się na bank, no ale się odbierze tu skill boosty i te, może gracze tego z góry się odbierze. Zobaczę jak to będzie. Już 16 minut odcinka, no 20 będzie, kurde, jak to zawsze bywa. Karnibal, no tutaj też Nainggolana nie odbiorę, zabraknie mi punktów, bo tu paczek też nie otwierałem żadnych. Też moim zdaniem chyba nic nie omijałem. Skill boosty tu odbieram szare, jeszcze zielone pewnie odbiorę, żeby ten gracze podbijać. Maski tutaj też brazylijsko cisnął. Pierwszy chciałem hiszpańskie, bo sprawdzałem ceny. To też ceny są Morata poniżej 3 milionów. Paulinho no 3,5 prawie. Znaczy już poniżej pewnie 3,5. No i tak zejdzie tak, że będzie po 2,5 miliona. To i tak. Lipa, no tu zabraknie punktów. No mam 180. 60 mi dodadzą, to i tak zabraknie. No dzisiaj wieczorem pewnie odbiorę. Polecimy teraz Patrick Day. Też odbierzemy sobie elitkę gwarantowaną. No tutaj większego farta na te złote koniczynki mam czterolistne. Też tutaj meczyki gram. Łatwo się gra, powiem, łatwo. Na różne overale się trafia. No kurde, bateria padła, mi nie padła aż za szybko. Tu skill boosty. Też dużo graczy ma właśnie, o nawet pasuje. Kapitan to dla Kevina De Bruyne, to też na 8 skoczy. I tutaj mam Hoodlink dla Casemiro. Znaczy Casemiro i tak on zniknie, ale Ramos i Van Dijk Ultimate Toty właśnie pod ten skill boost jest, są to idealnie. Lecimy tutaj z graczem, no kurczę, lipa będzie, bo tu farta nie ma. Nie! Winchester, kurde, co tak słabo. No i tutaj od 5 do 10. 5 pewnie da. Zgadłem, jak ja zgadł chyba. Jak ja chyba Jasnowic. No tu skill boosty sobie później już wymienię. Koniczyny. A kurde. Kurde. No 25%, no 6 już mam, 6 to będę miał 11, może i 12 nawet. Kurde, jak tutaj będzie, może grać 96 u mnie wpadnie. Dwie wymianki.
To jest do tej zielonej koniczynki. Weźmiemy sobie wymianę, zrobimy, odbierzemy sobie tam jeszcze graczyka do sklepu za te diamentowe maseczki i będzie koniec chyba. Tak, no i tutaj 5 zł. No jeszcze tutaj na górze mam ten Max Overall 96. To sobie odbiorę później. Na głównym koncie odebrałem, no to jeszcze nie, bo już mam go za Team of the Year, jak było właśnie to. Prologo odebrałem za 3 graczy, jak do składu, no 3 z 11 właśnie roku wrzuconych i dostałem te logo właśnie. Nasze logo i właśnie Max Overall, no teraz w sumie to jest mi niepotrzebne, bo też 97 będzie mi trzeba. Tutaj jeszcze koniczynki sobie wymienimy. Ile już jest? No 20. No to będzie z 25. Dwie wymiany. To jest 25. No plus to będzie plus 40%. Może dać, może nie da. Nie da. No i jeszcze jedna. Ostatnia wymiana. Jest, kurde, jest, jak tu 12, kurde, tak o, tutaj może będzie w zasięgu, bo jeszcze 6 będzie do Aubameyanga, i tak będę zbierał i do końca eventu, i później sam w ostatni dzień wymienię, to może i się uda Aubę zrobić, już może się uda Aubę, jak nie, to Buffona, nie no, Buffona będę, najlepszego gracza, jakiego się uda. Ile się punktów nazbieram? Jak nazbieram 20 punktów, to Aubę odbiorę. Jeżeli nazbieram jeszcze z 29, to odbiorę Buffona. I tak trzeba 22, no to później sobie skill boosty wymienię. Zobaczę, jak to będzie. Nie zapeszyć. No i od razu w sklep lecimy, odbieramy sobie jeszcze też graczyka. Może będzie tutaj się pofarci. ...7% baterii to... ...może nie padnie jeszcze za szybko, znaczy jeszcze... ...nie powinno, dobra. Lecimy. Ederson, no i zamykamy. No, przydałby mi się taki Ederson, bo on... ...koło 10 milionów pewnie chodzi, nawet nie patrzyłem ceny jego. No to by się przydało, no to w sumie byłby Mbappe darmowy, bo Mbappe koło 11 chodzi. Czy to co mam tutaj, to ja bym dołożył, no to byłby darmowy Mbappe prawie. Nie, zobaczymy, lipa będzie, fest. Zuma. To żeś kurde zazumował teraz. 84, no najlepiej kurde. Dobrze jest. Ale bogatego zawsze, kurde, tak dają, kurde, słabo. No i dobra, na ten odcinek byłoby to tyle. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na kanale, no 90 subskrypcji brakuje do 3000. No to jeżeli jesteś nowy, to właśnie zostaw tego subskrybera. No i tyle na ten odcinek. I by było... Dzięki za uwagę i do następnych odcinków. Yo!